Państwa, praca w zakresie ontologii formalnej należy się polega na wskazywaniu, używaniu, konstruowaniu do ontologicznych albo takich teorii, które wydają się, że mają charakter ontologiczny. Wówczas pojawia się czasami takie pytanie, niektórzy sobie pytają takie pytanie, czy dana teoria na pewno jest teorią ontologiczną, czy też na przykład matematyczną. A jeśli ontologiczną, to czy dana teoria jest właściwą, dobrą teorią ontologiczną. Więc wydaje się, że potrzebujemy, że dałoby się takie narzędzie reflektora, pierwsze demarkacje ontologii, w sensie zbioru teorii ontologicznych i po drugie metoda ewaluacji tychże teorii. A więc taka demarkacyjno-ewaluacyjna metodologia dla ontologii, no, w szczególności, czy zwłaszcza dla ontologii formalnej. I wydaje mi się, że takiej rozwiniętej, usystematyzowanej i odpowiednio ścisłej metodologii nie ma w literaturze. No i stąd tak zainteresowanie. Ograniczam temat wyłącznie do aspektu semantycznego, czyli dokładnie do własności semantycznych teorii ontologicznych. Oczywiście, że można mówić i należy mówić podstawowo o własnościach pozasemantycznych, takich na przykład jak filozoficzna nietrywialność teorii. Czyli własność polegająca na tym, że teoria wyklucza co najmniej jedno stanowisko filozoficzne. Albo na przykład naukowa nietrywialność teorii, polegająca na tym, że teoria uwzględnia jakieś istotne wyniki badań naukowych. O tych własnościach ja nie mówię. Dlaczego? Dlatego, że mówię tylko o własnościach semantycznych, a to nie są własności semantyczne, które wymienię. Więc ograniczam temat, zakres problematyki. W tym sensie jest to jakiś przyczynek tylko do ogólniejszego, szerszego problemu. Układ jest taki, do mojego wystąpienia te trzy pierwsze części mają charakter wstępny, główne to są, jest część czwarta i piąta, więc lista własności semantycznych i ewaluacja wybranych teorii. Wstępne objaśnienia terminologiczne, bo tak rozumiem ontologię, tak, że to jest filozofia. Może wyglądać banalnie, ale nie jest wcale banalne, dlatego że dzisiaj jak wyglądamy termin ontologii, to większość to są wystąpienia informatyczne. Pojawia się też koncepcja ontologii jako autonomicznej nauki, nie poza filozoficznej, tak jak kiedyś psychologia, logika się dodzwoniła z filozofii, tak się rzuci ontologia jako nauką. Więc nie. Więc tutaj przyjmuję tradycyjne podejście, to jest część filozofii. No ale to jest bardzo ogólnikowe oczywiście określenie, więc potrzebujemy jakiegoś objaśnienia bardziej szczegółowego i korzystam z klasycznego pojęcia ontologii. On jest bardzo ważne metodologicznie, dlatego że na jego podstawie będę chciał określić coś w rodzaju kryterium demarkacji. Tak? Czyli ontologia jest to aksjomatyczna nauka o najogólniejszych własnościach bytu w dowolnych kategoriach. To jest w zasadzie określenie, które można wydobyć z pism Arystotelesa. W pewnej części tej świadkowej to nie ma dosłownie, ale na pewno u Wolfa i jego uczniów takie dosłowne sformułowania takie były. Zawsze miał akcjomatyczny charakter, gdzie to jeszcze był podkreślany. No i oczywiście zawsze też była mowa o różnych kategoriach. Pojęcie bytu również tradycyjnie rozumiem. Coś, co istnieje, jest jakieś. Też wydaje się banalne, no ale już możemy na podstawie tego ogólnego objaśnienia odróżnić je od takich często spotykanych we współczesnej literaturze analitycznej objaśnień semantycznych, więc byt to nie jest to samo co desygnat, korelat semantyczny, bardziej zmienny i tak dalej. To są bardzo ważne kategorie,
które ułatwiają nam formułowanie różnych kryteriów istnienia, bytu i tak dalej, ale to nie jest to samo, co one nie konstytuują pojęcie bytu. A więc tym samym odróżniamy coś wyraźnie tutaj ontologię od semantyki. Pojęcie ogólności też można bardzo różnie rozumieć. Sięga to znowu do tradycji, do Arystotelesa. To jest ontologia, ma charakter ogólny czy najogólniejszy, w tym sensie, jakim mówi Arystoteles, mniej więcej przynajmniej, bo tam pewnie różne porządki się nakładały, no ale na pewno ten porządek ogólności tu był bardzo istotny. W tym sensie ontologia jest filozofią pierwszą. Ja obiecałem tutaj kolegom, że dzisiaj o tym powiem i mówię właśnie. Mianowicie ontologia jest filozofią pierwszą. To jak to rozumiem? To jest pierwsza w porządku ogólności, który jest to porządek określony w zbiorze nauk. Tak to rozumiem. Co najmniej filozoficzny, ale uważam, że również poza filozoficzny. Jest najogólniejszą nauką. Jak ogólność rozumieć? Też można bardzo różnie rozumieć. Sięgam do objaśnienia Wolfa. Tu jest, mamy taki ładny cytat. Pojęcia ogólne to są takie, które są powszechnie stosowane w każdej nauce i sztuce, są przynajmniej szeroko stosowane, prawda? Można mówić o stopniu ogólności. A więc najogólniejsze są te pojęcia, które są najszerzej stosowane, więc w tym sensie pojęcia logiczne są najbardziej ogólne. I wszystko się zgadza, prawda? Tak, myśmy takie wyobrażenie mamy o właśnie chociażby o pojęciach logicznych. No i już króciutko, ontologia formalna po prostu rozumiem tę ontologię uprawianą czy rozwijaną za pomocą metod formalnych. Ontologia sformalizowana zgodnie z tym rozróżnieniem, które koledzy, którzy przyjmują. Jest to ontologia rozwijana drogą konstrukcji sformalizowanych. Teoretycznie taka bardziej formalna ontologia niż inne ontologie formalne, można powiedzieć. Natomiast formalizowana to rozumiem jako w sensie zdaniowym, a więc nie strukturalistycznym, tylko zdaniowym, jako aksjomatyczno-dedukcyjny system, nie schematyczny, zamknięty zdań ogólnych. Teoria sformalizowana nie znaczy teoria formalna, nie zinterpretowana, to jest ważne. No i interesują mnie takie najbardziej podstawowe i uznane przykłady teorii, które mogą być uznawane za teorie ontologiczne. Nie muszą, ale mogą być, często bywają uznawane. Tak, a więc zaczynając od najbardziej prostych, najogólniejszych, elementarna teoria identyczności, moralna teoria identyczności, algebra Boola klas, standardowa teoria mnogości z atomami, klasyczna merologia. Przez klasyczną merologię rozumiem tą miarę wersję zbliżoną do oryginalnej wersji Leśniewskiego, merologię z aksjomatem sumy merologicznej i opartą na ontologii Leśniewskiego. Więc uściślany problem, jeśli ontologia jest nauką, to jaka jest jej specyfika, jaka jest zawartość, w sensie takim, jak składa się teorii, jak odróżnić te teorie ontologiczne od pozaontologicznych, jakie są metody ewaluacji teorii ontologicznych. No i szczególny przypadek właśnie tutaj pojawia się ten aspekt semantyczny, o którym wspomniałem. Czy da się kategorię teorii ontologicznej objaśnić, czy też zdefiniować w pojęciowej aparaturze semantyki? Tak? Jeśli tak, to jakie własności semantyczne definiują ten termin? I drugi problem. Jakie własności semantyczne przysługują dobrym teoriom ontologicznym. Oczywiście, jeżeli mamy kryterium bycia dobrą teorią ontologiczną, to zależy od tego, czy ktoś woli widzieć połowę pełnej szklanki, czy połowę pustej szklanki. Mamy też kryterium bycia złą teorią ontologiczną. Ale ja wolę mówić o połowie pełnej szklanki. Więc to, co powiedziałem, tutaj mamy teorie ontologiczne zbliżone pojęcie bardziej do pojęcia teorii naukowych, a więc na przykład systemy logiczne nie są teoriami ontologicznymi. Można z nich ewentualnie może zrobić teorie ontologiczne, ale same w sobie nie są. Trzeba by poddać pewnej operacji, interpretacji ontologicznej i tak dalej. Systemy czysto formalne, niezinterpretowane też nie są. No, struktury relacyjne, tak jak mówią informatycy, konceptualizacje też nie są teoriami w tym sensie. Mówią o teorii w sensie zdaniowym.
No i żeby można było precyzyjnie określać te własności semantyczne, o których wspomniałem, musimy się ograniczyć do dobrze zdefiniowanych podmiotów tych własności, czyli do teorii sformalizowanych. Więc jeszcze raz pytania, troszkę dokładniej. Czy te wskazane teorie wcześniej są teoriami ontologicznymi, czy nie? Czy to są logiczno-matematyczne teorie i to jest dosyć zawracanie głowy mówienie o tym, czy jest jakaś ontologia? Możemy niepotrzebnie tutaj komplikujemy sprawę. Jeśli czy da się jakiś, w ogóle wskazać jakąś metodę, sposób odróżniania teorii ontologicznych od innych rodzajów teorii? Jeśli tak, to czy można w jakiś analogiczny sposób mówić o lepszych, gorszych teoriach? Chodzi o to, żeby tu jakąś zaproponować odpowiedź, uzasadnienie, metoda, jak powiedziałem, wskazujemy, budujemy pewną listę semantycznych własności, która wydaje się przynajmniej, że jest kompletna z logicznego i filozoficznego punktu widzenia. Na tej liście wskazujemy własności obligatoryjne, czyli takie, które definiują pojęcie teorii i fakultatywne, czyli takie, które na przykład określają pojęcie nietrywialnej teorii albo pod jakimś innym względem dobrej teorii. No i potem spróbuję zastosować, przynajmniej wskazać możliwość zastosowania tej listy do tych wymienionych wcześniej teorii. No, pewne ogólne założenia semantyczne muszę wskazać. Tak rozumiem system znakowy jako taki układ czterosegmentowy. To, co jest tutaj może mniej typowe niż zwykle, to to, że wyróżniam te dwa zbiory osobno. Zbiór reguł denotacji i zbiór apriorycznych reguł sensu. Ja nawiązuję tutaj do ujęcia Ajdukiewicza. Reguły sensu to są takie reguły, które są apriorycznie reguły sensu, bo nie jeszcze mówię o empirycznych. Są takie reguły, które są właśnie jako a priori przyjmowane przez wszystkich użytkowników danego języka, więc odrzucenie takiej reguły jest jakby równoważne z wykluczeniem z grona kompetentnych użytkowników danego języka. Ajdukiewicz mówił o języku, jak mówi o systemach znakowych. Rozumiem coś szerszego. Dzisiaj raczej język, przez język rozumiemy coś, co jest wyznaczone przez te pierwsze trzy składniki. Prawda? Czwarty to już jest jakaś aksjomatyka, więc często pojawia się pojęcie systemu, teorii i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo obszerna kategoria, mieści się w kategorii systemu znakowego. Przynajmniej fragmenty języków naturalnych, języki sztuczne, metateorie, systemy intuicyjnej interpretacji teorii i tak dalej. Myślę, że nie jest tak, że jest tylko język naturalny, język nauki jako takie dwa wzorcowe, kluczowe jakieś systemy znakowe. Jest bardzo wiele ważnych pośrednich systemów, a tu zwrócić uwagę na taki przykład reguły sensu. Te reguły sensu mogą być reprezentowane w postaci takiej formalnej, prawda, jak po prostu jako schematy wnioskowań, tylko je odpowiednio trzeba interpretować. Czy każdy, Ajdukiewicz powiedział tak, każdy kompetentny użytkownik języka standardowej teorii mnogości, który przyjmuje takie zdanie, że X jest zbiorem niepustym, również musi przyjąć takie zdanie, że istnieje relacja określona w wyroczynie kartezjańskim tego zbioru, która dobrze porządkuje X. DP to jest skrót od bycia relacją dobrego porządku. Tak? I nie będę tego rozwijał. Oczywiście tu definiuje się odpowiednio tę relację w teorii mądrości. To jest reguła Cernelli, która jest generowana przez twierdzenie Cernelli. To twierdzenie jest równoważne z pewnikiem wyboru. Teraz chodzi mi o to, żeby tutaj pewne pojęcie wprowadzić, mianowicie takie pojęcie wyrażalności reguły w różnych systemach znakowych. Na przykład reguła Cernelli jest wyrażana w języku intuicyjnej teorii mnogości. Niezależnie od tego, co tutaj jakbyśmy już w takiej intuicyjnej teorii mnogości doprecyzowali ten zwrot, można na różne sposoby to robić. Pierwszy nie, ale ten drugi. No i na przykład już bardzo precyzyjnie też, ale w inny sposób, można regułę Cernelli wyrazić w języku logiki drugiego rzędu. Prawda? Ona jest podobna, ale inna. Tutaj
mamy dwa typy zmiennych. Ta relacja kwantyfikowana R pod kwantyfikatorem już nie jest relatywizowana do jakiegoś zbioru, do jakiegoś pola, prawda, które wcześniej wymieniam, wyróżniamy. Nie musi być w każdym razie. A więc chodzi o to, że można reguły, pewne reguły wyrażać w różnych systemach znakowych i można w związku z tym doprecyzować takie pojęcie zastosowania danej reguły, czy danego schematu w systemie znakowym S. Po pierwsze, ten warunek jest spełniony, gdy po pierwsze reguła, schemat R jest wyrażalny w danym systemie znakowym S, a po drugie, gdy to sformułowanie tego schematu w tym języku tego systemu jest regułą sensu tego systemu. To jest na przykład reguła Cernelli nie ma zastosowania w logice drugiego rzędu, dlatego że tak, można ją wyrazić, ale ona nie jest przyjmowana. Nie jest tezą, nie jest regułą logiki drugiego rzędu. Tak? A więc ona w pewnym sensie, w tym sensie nie ma zastosowania w tym systemie. I teraz dzięki temu mogę powiedzieć, doprecyzować, co, na czym polega multidyscyplinarność reguły. Reguła jest multidyscyplinarna, gdy ma zastosowania w systemach znakowych wielu dyscyplin naukowych. I to się wydaje bardzo istotne, jeśli chodzi o systemy znakowe, które nazywamy teoriami ontologicznymi. Tak? Więc reguły klasycznej logiki są oczywiście multidyscyplinarne. Podstawowe reguły intuicyjnej teorii mnogości są multidyscyplinarne, ale reguła Cernelli nie jest multidyscyplinarna. Dlaczego? Bo nie ma, przynajmniej o ile mi wiadomo, być może coś się zmieniło, ale chyba nie ma zastosowania poza matematyką. Prawdopodobnie tylko w podstawach matematyki ma zastosowanie. I proszę Państwa, pierwsza własność podstawowa, którą proponuję, to jest taka własność, interpretacja. Wszystkie stałe teorie T, dokładamy, że T jest tutaj oczywiście zmienna T przebiega zbiór teorii sformalizowanych. Wszystkie stałe teorie te są intuicyjnie zinterpretowane, czyli odrzucamy podejście takie hubertowskie, które mamy na rachunek, a potem się zastanawiamy nad tym, jak go zinterpretować. Nie, tutaj już w słowniku muszą być jakieś intuicyjne przynajmniej znaczenia z góry zadane. Dlatego zaznaczałem, że język, że system sformalizowany to nie jest to samo, co system formalny. Druga własność. Skoro ontologia ma być teorią wszelkiego bytu, to zakres kwantyfikatorów i innych operatorów musi być nieograniczony. To jest też inaczej niż zazwyczaj w teoriach naukowych, prawda? Jest zakres zazwyczaj ograniczony do pewnej określonej dziedziny. Ontologia chcemy, żeby miała zakres nieograniczony. Egzystencjalność. Byt to jest coś, co istnieje i co jest jakieś, a więc wydaje się, że muszą tu być eksplikacje przynajmniej podstawowych znaczeń logicznych słowa jest i istnieje. Takie na przykład eksplikacje, jakie dokonał Frege, wyróżniając trzy znaczenia słów spójki jest. Tak? Identyczność, należenie, zawieranie. To jest paradygmat tego problemu tutaj, rozwiązania tego problemu dotyczącego własności trzeciej. Jeśli chodzi o własność czwartą, wspomniana multidyscyplinarność, słabe założenie multidyscyplinarności, czyli wśród specyficznych i pozalogicznych reguł sensu teorii, te co najmniej jedna jest multidyscyplinarna. Przedmiotowość. Powiedziałem wcześniej, byt nie ma charakteru, pojęcie bytu nie ma charakteru semantycznego. Nie chcemy, żeby w teorii te były stałe semantyczne, bo wtedy by się robiła z tego semantyka, a nie ontologia. Klasyfikacja. Tak? Te generuje klasyfikację wszystkich wartości zmiennych. Tutaj informatyk, czy inżynier ontologiczny, czy ontolog inżynieryjny by to uznał jako rzecz oczywistą. To jest podstawowe zastosowanie ontologii, prawda, żeby dać jakąś typologię obiektów danej dziedziny. No i teraz mamy własności takie, które można określić, definiują pewne warunki nietrywialności albo jakieś podobne, na przykład niesprzeczność. Oczywiście gdyby teoria była sprzeczna, byłaby trywialna. Celem jest semantyczną niesprzeczność, czyli istnienie modelu dla teorii. Kryteria identyczności, klasyczny warunek Quine'a, tutaj wiemy chyba o co chodzi, nie będę rozwijał, trzeba by tutaj tą kategorię pierwotną troszkę objaśnić, ale już mało czasu mam, więc wskazuję
To jest mój pomysł, ja się nie spotkałem z tym, no wydaje mi się, że jak mamy na przykład pierwotne kategorie określone w teorii i nie ma tam, teoria nie przesądza, czy kategorie się krzyżują, czy nie na przykład, to ona jest niedookreślona, a więc warunek, żeby były stosunki zakresowe określone między przynajmniej tymi bazowymi, tak zwanymi testowymi. Eksplikacyjna pełność to jest inny bardzo ważny warunek, z którym też ja się nie spotkałem w literaturze, a pokażę na przykładzie, żeby już nie zdradzić czasu, o co tutaj chodzi. Silna multidyscyplinarność to jest po prostu wzmocnienie tego warunku multidyscyplinarności. Podobny warunek, silna naturalność, każda reguła sensu teorii to jest stosowana w wielu językach naturalnych. I to jest ta lista tutaj zebrana własności, w skrócie. Na czarno własności obowiązkowe, tak, obligatoryjne, troszkę się zmieniło, tak? Klasyfikacji wtedy nie było, zanim włączyłem klasyfikację. No i na zielono to jest fakultatywne. No przykład, jak to, żeby tak szpicowo wskazać, jak to działa na konkretnych teoriach, zaczynając od najprostszych zupełnie, czyli obcinamy logikę pierwszego rzędu tylko do tych stałych wyróżnionych, czyli do jednej stałej, do jednego predykatu identyczności. Nie ma trzeciego rzędu, nie jest skrojony, nie mamy tutaj eksplikacji dla tych dwóch podstawowych znaczeń, które wyróżnią frekwencję należenia, zawierania, klasyfikacji oczywiście nie ma i żadnych kryteriów identyczności. Jakkolwiek byśmy nie interpretowali wartości zmiennych nazwowych, no najczęściej jako przedmioty się interpretuje, a czasami jako indywidua, prawda? No to oczekujemy, że jakiś kryterium dla identyczności przedmiotu zostanie wskazane w ontologii czy dla indywidua. No oczywiście to jest tak trywialna teoria, że nie ma takiej możliwości. No i eksplikacyjna pełność to jest podobnie, ma związek z tym, z tą ósemką, bo jeżeli na przykład interpretujemy wartość zmienną jako przedmiot, no to oczywiście filozoficznie tutaj od razu nam się nasuwa jakiś minimalny warunek przedmiot, to znaczy to podmiot własności albo element zbioru, no coś, jakiekolwiek wyjaśnienie, prawda, które odróżnia się przedmiotu od czegoś, co nie jest przedmiotem. Tu nie ma nic, a więc nie ma, pojęcie przedmiotu w tej teorii jest eksplikacyjnie niepełne. Jeszcze lepiej będzie to widoczne, ten warunek, czy niespełnienie tego warunku na przykładzie algebry Boole'a, klas. Jak interpretujemy algebrę Boole'a jako teorię klas, prawda? Oczywiście to jest naturalna interpretacja, ale proszę zwrócić uwagę, że jak myślimy o klasie, to myślimy jako klasie zasadniczo złożony z jakichś elementów, z wyjątkiem klasy pustej. Tak, czyli zakładamy od razu relację należenia do klasy, a w algebrze Boole'a nie mamy takiej relacji. To jest, znaczy, że ona jest eksplikacyjnie niepełna w stosunku do intuicyjnego, tego standardowego, intuicyjnego pojęcia klasy czy też zbioru. Tak, o to tutaj chodzi. No i z klasyfikacją czy z uniwersalnością, dlaczego nie? No bo oczywiście dziedzina jest zawężona tylko do klas, nie można zinterpretować tego w ten sposób, że każdy byt jest klasą i koniec, prawda? Więc czegoś tu brakuje. Standardowa teoria mądrości podobnie z uniwersalnością jest, prawda? Bo ona jest, ja mówię teraz o ujęciach różnych, na przykład teorii mądrości, to jest akurat teoria Cerneli Franka z aksjomatem wyboru. W tym ujęciu standardowym dziedzina jest ograniczona do zbioru. Wspomniany warunek uniwersalności. Multidyscyplinarność ze względu na wspomnianą wcześniej regułę Cerneli i tak dalej. Klasyfikacja, ponieważ nie jest uniwersalną teorią, też nie daje uniwersalnej klasyfikacji wszystkich bytów. Teoria mnogości z atomami już lepiej wygląda pod tym względem, bo możemy powiedzieć, że każdy byt jest albo indywiduum, albo klasą, prawda? Już możemy interpretować tę teorię jako teorię uniwersalną. Natomiast zostaje ten problem z regułą Cerneli, nie tylko oczywiście, jest na przykład reguła zastępowania, też aksjomat zastępowania nie jest stosowany zasadniczo poza na ten
matematyką, o ile mi wiadomo. No i klasyczna neurologia, analogiczna sprawa, multidyscyplinarność, to jest, tutaj chodzi o aksjomat sumy, poza, tutaj zresztą mam to, dlaczego klasyczna neurologia nie jest multidyscyplinarna, no bo taka reguła nie jest stosowana poza neurologią. Tak, mamy dwa dowolne indywidua, na przykład lewa, ostatni przykład, który podał profesor Pietruszczak, tak? Nie trzeba się odwoływać do jakichś wyszukanych przykładów, które zazwyczaj się w tym kontekście podaje. Wystarczy podać przykład mojej lewej ręki i mojej prawej ręki, prawda? Są jakieś dwa indywidua i zgodnie z tym aksjomatem istnieje jakieś indywiduum lewo-prawo ręka Andrzeja Biłata. No, jest to nieintuicyjne. I też nie widać, żeby miało gdzieś jakieś zastosowania w naukach, czy w tym bardziej w języku potocznym. Już kończąc, czy jest jakaś taka teoria, która te wszystkie te warunki spełnia? Wydaje mi się, że tak, to jest monadyczna teoria identyczności drugiego rzędu, co nie znaczy, że to jest bardzo dobra teoria, ona jest bardzo słaba, ale już możemy tu o klasach mówić, wyróżniać klasy od przedmiotów, prawda, i wszystkie te warunki są spełnione, budować możemy na niej ontologię, krótko mówiąc. A więc już do ogólne konkluzje, ewentualne pytania, odpowiedzi na sformułowane wcześniej pytania. Elementarna teoria identyczności okazuje się zgodnie z tą metodologią, nie jest on teorią ontologiczną. Najbardziej znane systemy teorii klasy, teorii mnogości nie są teoriami ontologicznymi. Klasyczna neurologia, co nie znaczy, że jakieś wersje inne neurologii muszą taki negatywny, podpadać pod negatywny wniosek. Ale klasyczna neurologia przynajmniej nie jest teorią ontologiczną. Monadyczna teoria identyczności jest teorią ontologiczną. Wnioski ogólne, że wydaje się, że można rozwijać w ten sposób taką, czy podobny sposób metodologię selekcji i wartościowania teorii ontologicznych. Też tutaj okazuje się, że ogólna semantyka jest ważną częścią metaontologii. Zazwyczaj traktuje się ontologię jako część semantyki, na przykład ontologię możliwych światów jako część semantyki możliwych światów. A tutaj mamy takie podejście odwrotne. I tu mamy dalsze pytania, gdyby ktoś był jeszcze bardziej zainteresowany, to tutaj można sięgnąć do tej książki, dowiedzieć się szczegółów. Bardzo dziękuję.